Mateusz Kaniowski, czas na rozpoczęcie serii typowań na galę Fame 13. Jak to będzie wyglądało? Tak jak przy poprzednich galach, czyli 5 typowań na kanał Kanu typuje. Typujemy po dwie walki. Wiadomo, jak to jest, często się wypada na ostatnią chwilę, więc spokojnie będzie 5 typowań po dwa pojedynki. I teraz tak, wtorek, czwartek, sobota, a następnie poniedziałek i środa. I to będzie 5 filmików dodatkowo w tę środę. Będzie jeszcze typowanie KSW, więc w ciągu najbliższego tygodnia zasypię Was naprawdę ogromną, ale to ogromną ilością materiałów. I mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dlaczego typujemy po dwa starcia? A to dlatego, że możemy troszeczkę bardziej zaryzykować. Wiadomo, że ciężko trafić wszystkie na raz, więc będę Wam dawał takie analizy moje, krótkie, w miarę, żeby pokazać Wam, kto w moim odczuciu zwycięży dany pojedynek, albo na przykład jaką techniką, czy walka nie trwała pełny dystans, to się dopiero okaże, a zaczynamy od tego, co Was na pewno interesuje bardzo, czyli Polak kontra Ferrari. Na koniec tylko powiem, że w czwartek, czyli przed galą, w piątek będzie ważenie, w czwartek wrócę główne typowanie wszystkich walk, takie pokrótce na kanał Kanu typuję, ale tam nie będzie takich właśnie dużych analiz, więc jeżeli chcecie tutaj być, to posłuchajcie, mam Wam dużo do powiedzenia. I uwaga, tutaj rodzi się pytanie, dlaczego Adrian Polak miałby pokonać Ferrariego? Zrobimy analizę z dwóch stron. Tak więc znajdźcie najpierw chłopaków, no i przypomnijmy, kurs na to, że wygra Adrian Polak to około 2,20, natomiast Ferrari 1,50. Panowie bili się dwa razy. Raz Adrian Polak wygrał decyzją sędziowską, którą Amadeusz Ferrari bardzo, ale to bardzo mocno podważał, choć wydaje mi się, że jednak opinia publiczna w większości twierdziła, że Adrian wygrał ten pojedynek. W drugim starciu, które było bardzo wyrównane, nagle doszło do tego mocnego prawego, który położył Polaka, a właściwie przez niego przyklęknął, a potem został sfaulowany kopnięciem. Amadeusz mówi, że wygrałby tą walkę już po tamtym ciosie, gdyby nie kopnął, by go normalnie dobił. Adrian Polak uznaje, że wcale by tak nie było, tylko by normalnie wstał, bo tak jeszcze dzieje się w MMA. Jeżeli chodzi o warunki fizyczne, to Polak ma 1,75 m, Ferrari 2 cm więcej, zasięg natomiast większy ma Polak o 4 cm. Waga będzie taka sama w dniu pojedynku, jeżeli dobrze pamiętam, będzie to bodajże 78 kg, bo ten kilogram kłócił się właśnie Polański. Jeżeli miałbym powiedzieć, który z nich wygra, to powiem Wam szczerze, że wiadomo, jak to w ich konflikcie, argumenty są tak jakby 50 na 50, może wygrać jeden oraz drugi, jednakże poprzez kurs 2,20 na Polaka, my zagramy sobie dzisiaj na niego. A dlaczego? Może zacznijmy od tego, dlaczego powinien wygrać Amadeusz Ferrari. Otóż posiada on na pewno nokautujący cios, co mogliśmy już nie jeden raz zauważyć, chociażby na Eryku, wiadomo na jakim evencie, podczas wywiadu. Wtedy Ferrari rozbudził w swoich widzach to, że on jest w stanie ludzi nokautować. Wygrana z Haribo oraz zwycięstwo z Filipkiem spowodowały, że niestety często jest tak, że widzowie pamiętają tylko ostatnie starcia. Adrian Polak w swoim ostatnim pojedynku przegrał z Wybiórem przez parter, natomiast udało mu się wygrać przez bardzo ładny nokaut na Dawidzie Malczyńskim. Czemu Amadeusz miałby go pokonać? Właśnie przez ten nokaut power, który na pewno posiada, a czy Adrian posiada aż tak jak on? Nie sądzę, choć też oczywiście znokautował Dawida, który jednak tamtę walkę rozegrał fatalnie taktycznie, o czym sam niejednokrotnie wspominał. No i przede wszystkim wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nich dwóch, to Ferrari jest tym gościem, który jest sprytniejszy, taki bardziej, jest w stanie lepiej wykorzystać swoje szanse, natomiast Adrian jest zdecydowanie bardziej emocjonalnym gościem i tutaj upatruję te różnice. Przypominam Wam, że kiedy wchodzili obaj do oktagonu, Adrian Polak wyglądał, jakby nie był sobą, był tak nabuzowany, był tak wściekły, tak latał dookoła, że już wtedy wiedziałem, że będzie mu ciężko wejść w to starcie, ponieważ aż tak duży ładunek emocjonalny działa na niekorzyść. Z jakiego powodu? Otóż z tego, że Ferrari, jak już wspominałem, ma knockout power, natomiast Polak, będąc w tak fatalnym stanie emocjonalnym, czyli wychodząc tak naburmuszonym i nabuzowanym, tak naprawdę sam kieruje się na celownik Amadeusza, czyli łatwiej jest go po prostu trafić. To jest główna siła Ferrariego. Ferrari jest również na fali, ludzie są za nim, nie ma takiego ataku psychicznego, jaki ma Adrian Polak. Z tego powodu, że teraz go atakują widzowie, afera budowlana, te sprawy. Natomiast dlaczego ma wygrać Adrian Polak? Tutaj odpowiedzi mam zdecydowanie więcej. Przede wszystkim z tego powodu, że Adrian Polak ćwiczył cały czas, od kiedy tylko zaczął walczyć w Fame MMA. Cały czas sumiennie trenuje i to mówią wszyscy z jego otoczenia, z jego klubu. To jest pierwsze clue. Drugie clue jest takie, że uwaga, clue, a nie clue. Drugie clue jest takie, że uwaga, walka jest no time limit. Który z nich ma lepszą kondycję?
mi osobiście po pojedynkach wydaje się, że Adrian Polak, przede wszystkim myśląc o Ferrari, mam świadomość tego, że on się fajnie wytrenował, ale jeżeli chodzi o jego ostatnie starcie z Filipkiem, pamiętacie jak Mirosław Okliński musiał go trzymać, bo był tak fatalnie zmęczony. Wiadomo, to było po walce, ale to starcie może trwać na przykład 10 minut. I co wtedy? Wtedy lepszy będzie ten, który będzie miał więcej kondycji. Jak walczy Amadeusz Ferrari? Niesamowicie ofensywnie, wkładając mnóstwo siły w swoje uderzenia. Dodatkowo to on najprawdopodobniej będzie próbował obalać, a nie Adrian Polak, co jeszcze bardziej go wypompowywało. Tak więc pierwszym argumentem, który jest za Polakiem, jest to, że stypulacja walki, a także to, że ma lepszą kondycję, działa kompletnie na jego korzyść. Oprócz tego, to, że tak jak już mówiłem, jest cały czas w treningu. Ferrari nie dość, że nie był cały czas w treningu przez te czasy, to jeszcze miał kontuzję ręki. Teraz są już one zaleczone, ale mimo wszystko nie przetrenował tak sumiennie tego dłuższego okresu, co Adrian Polak. Oprócz tego większe ciśnienie jest na Ferrari, który jest jednak faworytem. Czy to coś zmieni w ich psychice? Nie jestem tego pewny, ale uważam, że jakiś mały wpływ może to jednak mieć. I powiem Wam szczerze, że gdyby te kursy były wyrównane, moje typowanie mogło być zgoła inne, bo bym mógł powiedzieć, że Ferrari ma genialny narożnik, gdzie wiadomo, że Mirek Okliński robi swoją robotę doskonale. Wiadomo, Adrian Polak też ma świetnych trenerów, tylko chodzi o osobowość medialną i o to, jak to wszystko jest przedstawione przez Mirka Oklińskiego. Niemniej jednak jestem zdania, że przy kursie 2.20 wręcz trzeba zagrać na Adriana Polaka. To jest moje zdanie. Kurs jest bardzo dobry, tak jak wiemy, panowie mają 50-50, plus stypulacja dodaje te kilka procent Polakowi, plus do tego kondycja też. Amadeusz myślę, że się nie obrazi, ale każdy chyba logicznie grający człowiek, który śledzi jednego i drugiego, no powinien chociaż delikatnie faworyzować Adriana właśnie ze względu na to, że jest to no time limit i ta jego kondycja. Niemniej jednak wcale się nie zdziwię, jak Ferrari wygra. Choć grając za 2.20, aż głupio byłoby nie zagrać. Taka jest prawda. Tak więc w tym starciu ja typuję Adriana Polańskiego i wydaje mi się, że powinien on to ugrać, jeżeli w pierwszych minutach nie nadzieje się na jakiś bardzo mocny cios Amadeusza, to powinno mu się udać przejść tę walkę po prostu i na spokojnie, kondycyjnie punktować i w pewnym momencie, gdy panowie będą już niesamowicie zmęczeni, to po prostu ubić Amadeusza. Mam też przed oczami, wiadomo, wtedy Ferrari był kontuzjowany, nie był w dobrej formie, walkę z Filipkiem. I tutaj ktoś może powiedzieć, że tak, ale na walce z Filipkiem właśnie był niewytrenowany, dlatego nie miał kondycji. Ale no druga runda przykładowo była kompletnie dominowana przez Filipka, więc myślę, że jeżeli Polak nie wyjdzie nabuzowany, wyjdzie inteligentnie i przemyśli to, co ma robić, to po prostu nie da się ustrzelić Amadeuszowi i wtedy ta walka powinna z minuty na minutę iść coraz bardziej, ale to coraz bardziej na jego korzyść. I dlatego gramy 2.20 Adrian Polak. A drugie starcie, które sobie tutaj obstawimy, to pojedynek Patrykosa z Kubą Postem. Cóż, moi drodzy, Patrykos miał pewne marzenie i właśnie je realizuje. To jest chyba bardzo ważny punkt tego wszystkiego. Zaczynał jako fame news, następnie cały czas był w środku, aż dostał walkę. Jeżeli wy myślicie, że to jest spełnienie jego marzeń, to nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo to jest spełnienie jego marzeń. I widać, jak on niesamowicie zasuwa, chociażby dzisiejszy sparing, który został upublikowany, jego z Wojtkiem Golem. No widać, że Patrykos i na jednym nagraniu, i na drugim nagraniu jednak prezentował się zdecydowanie bardziej okazale. Również ma świetny narożnik. Kuba Post pokazał się, no na pewno nie pokazał się źle w starciu z Wandalkiem, ale jeżeli możemy porównać pojedynek Patrykosa z Pączkiem oraz Kuby Posta z Wandalkiem, no to wtedy chyba wiemy, że Patrykos był takim cichym zwycięzcą starcia z Pączkiem, gdyż nikt nie wierzył, że da aż tak dobry pojedynek. Dodatkowo widać, że cały czas zapierdziela, cały czas trenuje. No i chłopak chce iść po swoje marzenia, dlatego jest tak ogromnym faworytem. Na pewno pokazał się lepiej od Kuby, więc jeżeli miałbym typować, plus jeszcze do tego mamy wyższy wzrost, minimalnie, ale również większy zasięg ramion, no to wydaje mi się, że Patrykos wygra. Kurs na to jest zaledwie 1.15 i raczej ciężko to obstawiać, ale również ciężko byłoby obstawiać skończenie przed czasem. Samego konfliktu między panami nie będę komentował, niemniej jednak nie wiem, jaki progres zrobił Kuba, ale widzę, jaki progres zrobił Rudy z Fame'u, więc myślę, że po prostu Patryk zwycięży ten pojedynek i teraz nie ma co czekać, tylko przenosimy się na BetClicka. To, co najważniejsze, to mamy nową zniżkę, mamy nowy kod promocyjny, który nazywa się Gramy 200, moi drodzy. Na czym to polega? Wcześniej, jeżeli przegraliście, to dostawaliście pieniądze z powrotem, ale trzeba było do 550 zł jeszcze obracać tym kodem, jeszcze trzeba było obracać tym bonusem, a teraz mamy kod Gramy 200, dzięki któremu nie musicie nic obracać. Na czym to polega?
ktoś zakłada konto, albo ktoś nie ma konta z waszej rodziny, albo znajomych, przyjaciół, ale trzeba być pełnoletnim i uwaga, gra sobie kuponik od powiedzmy 50 do 200 zł. Jeżeli przegracie, pieniądze wrócą na wasze konto. I to co najważniejsze, jeżeli zagracie i od razu wygracie po tym, to pieniądze są już wasze. Wtedy już nie trzeba nic z nimi robić, możecie je natychmiast wypłacić. Sprawdźcie sobie regulamin, jest to wszystko w przypiętym komentarzu. Natomiast bardzo polecam, bo zobaczcie, jeżeli przegracie raz, to macie drugą szansę tak naprawdę. I to już nie jest taka szansa, że jednak trzeba się natrudzić, żeby to wypłacić, tylko możecie to zrobić natychmiast. Więc zobaczcie sobie, na czym to dokładnie polega. I jeżeli ktoś z waszych znajomych, bliskich, albo wy nie macie konta, gracie na jakiejś innej stronie, to naprawdę polecam, no bo to są darmowe tak naprawdę pieniądze. I warto sobie to zrobić. Słuchajcie, normalnie bym nie grał Patrykosa, bo jednak jest jakieś ryzyko, że nie wiem, złamie nogę podczas pojedynku, ale 1.15 to jest kurs, który nam troszeczkę to podbije. Natomiast tutaj, tak jak mówiłem, 2.20 Adrian Polak-Polański i to sobie zagramy. Słuchajcie, jest łączny kurs 2.53. Gdybyśmy grali tylko Adriana Polaka, to ten kurs byłby 387, więc zagramy sobie, żeby te dodatkowe pieniążki jeszcze tutaj zgarnąć. I mamy łącznie 445 zł i 28 groszy. Raczej jestem pewny wygranej Patrykosa, widząc jak on się teraz prezentuje. No i jeżeli chodzi o walkę Adriana Polaka-Polańskiego z Ferrari, to przede wszystkim, tak jak mówiłem, kusi mnie tutaj ten kurs i moja pamięć nie jest na tyle wybiórcza, żeby pamiętać tylko ostatnie starcie z Wiewiórem. Natomiast myślę, że ta stypulacja, no time limit i to, że będą walczyć aż któryś padnie, premiuje tutaj Adriana Polaka i nie jest to duża premia, ale myślę, że 60% dla niego, 40% dla Ferrariego. Przy kursie 2,20 fajnie zagrać. Jeśli ktoś by chciał zagrać za 100, to macie 222 zł do wygrania. My zagramy za 200 i będziemy mieli do wygrania 445 zł 28 groszy. Tak więc postaw zakład i w kolejnych odcinkach, tak na tym kanale będzie kolejny odcinek już w czwartek, tak więc czekajcie moi drodzy, a już jutro będzie KSW i typowanie, tak więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Dzięki wielkie, przypominam, gramy 200, nowy kod, żeby się nikt nie pomylił i naprawdę to się opłaca, więc spróbujcie, czy to tu, czy na KSW, grajcie i widzimy się. Na razie, hej!